Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na moim kanale i dzisiaj przychodzę do was z testem i to będzie test pędzla za 2 dolary. To jest pędzel, który możecie kupić na AliExpress, który możecie kupić na eBayu. Ja kupiłam na AliExpress za no prawie 2 dolary. On kosztuje tam potem 1,50 dolara, 1,70 dolara, zależy. Czyli około 2 dolarów, czyli powiedzmy około niecałe 8 zł. To jest pędzel do podkładu, który ma bardzo krótkie włosie i bardzo gęste, jak widzicie. I dzisiaj będziemy go testować, więc nie będę do was wracać, bo nie testujemy dzisiaj podkładu, tylko pędzel. I ja użyję podkładu, któremu ufam, bo jakby coś nie wyszło, to wiecie. Żeby był przynajmniej podkład, który mi nie zrobi nic złego na twarzy. I ja na razie będę go używać suchego, a jeżeli będzie mi się źle nakładało, to użyję mojej mgiełki stołpy. I ogólnie, jeżeli chodzi o wykonanie, to krótki, bardzo wygodny. Skówka też jest dobrze przyklejona, na razie mi się nie rozpadł. Drewno też jest dosyć fajne. Jest taki, nie jest ani lekki, ani ciężki, taki jest średni, wyważony. Ja użyję dzisiaj podkładu z Rimmela Wake Me Up w kolorze 100. I chyba zrobię to, no, pokaż się przybliżę. I chyba będę się tak odwracać, więc chyba sponsorem tego filmu jest słowo chyba. Nałożę sobie najpierw na połowę twarzy. No widzicie, oczy mam już zrobione. Okej. I co? I chyba będę go rozcierać. Powiem wam, że jak się go tak rozciera, to czuć taki nacisk. No ale to też jest, ale to jest taki przyjemny nawet. No bo jednak tu jest dosyć dużo włosia. Więc to nie jest dziwne. Tak przyjedziemy sobie, ale powiem wam, że fajnie się nakłada. Ja w ogóle kupę czasu nie nakładałam podkładu pędzlem, dlatego że od jakiegoś roku, prawie roku nakładam gąbeczkami podkład, więc jestem odzwyczajona. Powiem wam, że nie porobił żadnych smug. Efekt jest bardzo, bardzo naturalny. Ja nad sobie ostatnio robiłam taki test tego pędzla i nałożyłam na to 6 pompek i on i tak, ten efekt był naturalny, więc nie wiem, czy to jest, że ten pędzel jest za dużo podkładu, no ale tutaj w razie mi się go, tylko tutaj sobie troszkę dołożę, ale tak, jestem bardzo, bardzo zadowolona. No dobra, ja od razu sobie zrobię drugą połowę twarzy. Okej. I to, co mi się podoba, to, że bardzo szybko się nie nakłada podkład, naprawdę. Powiem wam, że może nawet szybciej niż gąbeczkami. I być może przerzucę się na ten pędzel. Bo teraz mam tu taką moją gąbeczkę z Donegala, która mi się nie sprawdza. Zresztą możecie usłyszeć o tym w czas make-upie, który wam podlinkuję na dole. Ale powiem wam, że bardzo przyjemny. Ja go już używałam raz. Raz go użyłam. I naprawdę jest taki przyjemny. Dobra, więc tak to na razie wygląda. Tak jak wam mówię, dołożę się tutaj sobie troszkę na policzki. I co? I nic. A jednak ja mam skórę naczynkową zaczerwienioną, więc no... Dziwne by było, gdyby mi zakrył, na w sumie jak ma podkład, a podkład jest taki bardzo bardzo lekki, więc on mnie raczej nie zakryje. Ale jeżeli chodzi o pędzel, to naprawdę bardzo przyjemnie. Bardzo fajnie się go trzyma w dłoni. Ja ogólnie lubię krótkie trzonki, tak na przykład w Coili mi się bardzo podoba, że te trzonki są bardzo krótkie. I po prostu wygodniej się nimi pracuje. Dobra. I tak to wygląda. Nie wiem, być może tutaj mam jeszcze takie lekkie zaczerwienienie, ale to i tak potem jeszcze zniweluję korektorem. Jak to wygląda? Ja chyba teraz dokończę jeszcze makijaż twarzy i do was wrócę i poopowiadam wam jeszcze o tym pędzelku. Hej kochani, już raz powróciłam ze skończonym makijażem, tylko oczywiście zapomniałam zrobić brwi. No ale już trudno.
już trudno, zrobię sobie poza kamerą i już nie będę do Was wracać. Podsumowując ten pędzel. Pędzel kosztuje około 2 dolarów, tak jak Wam mówiłam. Pędzel jest bardzo mocno zbity, ma bardzo dużo włosia, jest gęsty i fenomenalnie moim zdaniem nakłada podkład. W ogóle nie robi smukiego, raczej rozcięłam, możecie też spróbować go wklepywać, ale wydaje mi się, że takie pędzle, które mają taką budowę, czyli są takie gęste, takie powiedzmy półokrągłe, to właśnie lepiej się rozcierają. No i mi się ten bardzo podoba, w ogóle nie porobił smok. Podkład jest bardzo ładnie nałożony, wygodnie się mi pracuje, nie kuje, jakoś po prostu nie boli jak nakładacie, chociaż jest taki gęsty, więc ja Wam go bardzo polecam. Wydaje mi się, że naprawdę jak za około 8 zł to lepszego nie znajdziecie. I wykonanie jest dobre, cena, to jak się zachowuje, podkład wygląda bardzo, bardzo naturalnie i no ja Wam jak najbardziej polecam i co? I to koniec. To była taka krótka recenzja, test, widzicie jak wygląda, widzicie ile kosztuje, widzicie jak się zachowuje, więc to wszystko. Ja się już z Wami dziękuję, przesłałam Wam buziaki i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!